Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, gdzie jest Bóg? Zgodnie z takimi wyobrażeniami, jakie ludzie zazwyczaj mają, próbujemy Boga zamknąć w swojej pięści, albo mówiąc mniej przenośnie, umieścić go gdzieś w przestrzeni. Znajdujemy zatem różnego rodzaju informacje na ten temat w różnych pogańskich religiach, czy tego typu źródłach, które rzekomo mają nam pomóc umieścić gdzieś Boga. I to jest generalnie widoczne na przestrzeni historii, że różni ludzie w różny sposób do tego podchodzili. I tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli historycznie na Greków lub Rzymian, to Grecy wierzyli, że ich bogowie żyją na górze Olimp. Jeśli popatrzymy na German, to Germanie zlokalizowali swoje bóstwa to się Walhalia nazywa. Naukowiec z kolei Laplace twierdził, że zbadał wszechświat, ale Boga nigdzie nie znalazł. Podobnie twierdzili rosyjscy, albo lepiej radzieccy kosmonauci, którzy twierdzili: Boga w czasie mojego lotu nie spotkałem. Tak twierdził m.in. Mikołajew na statku, w czasie lotu statkiem Wostok 3. To nie przypadek, bo oni mieli ideologię państwową. Boga niet, czyli Boga nie ma, a więc tego typu wypowiedzi były przez nich prowokacyjnie rozpowszechniane. Wszystkie te wypowiedzi są w świetle Słowa Bożego, w świetle Biblii, całkowicie fałszywe. Fundamentalnie fałszywe, dlatego że Bóg istnieje poza wszelką znaną nam przestrzenią. Tak przynajmniej objawia Biblia, Słowo Boże. On, czyli Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, który stworzył przestrzeń, nie może być częścią przestrzeni. To jest naturalne, że On, skoro stworzył przestrzeń, nie może być częścią tego, co stworzył. On bardziej tutaj nie da rady tego tak wytłumaczyć do końca. Natomiast co do zasady, można by powiedzieć, że Bóg jest obok tej przestrzeni, albo przenika tą przestrzeń. Przenika każdą część tej przestrzeni, bo wiemy, że Bóg jest wszechobecny. Więc albo jest obok przestrzeni, obok tejże przestrzeni i przenika ją z przodu i z tyłu, z boku. I tutaj podobnym takim sformułowaniem, na pewno dużo bardziej prawidłowym, posłużył się apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 17:28, jak przemawiał do Ateńczyków na Areopagu. W Dziejach Apostolskich 17:28 tą mowę w ogóle zaczyna sformułowaniem, że ci Ateńczycy są oddani czczeniu różnych demonów. I tutaj, kontynuując tą wypowiedź, pojawiają się takie słowa odnośnie Boga prawdziwego, że w Bogu prawdziwym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I podobna wypowiedź, która może nam nieco pomóc, to jest wypowiedź autora psalmu. Psalmista tak wypowiada się: widzisz moje działanie i mój spoczynek, ty ogarniasz mnie z każdej strony, kładziesz na mnie swoją rękę. To mówi Psalm 139, okolice 3 i 5 wersetu. Tu ukazane jest, że Bóg w pełni nas otacza i przenika. I szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduje się Bóg,
Józef Kajfosz wydał taką książkę Wstęp do przestrzeni wielowymiarowej. Wcale nie twierdzę, że to jest dobra książka, ale w tej właśnie książeczce jest tego typu przybliżenie nam tego faktu, wyjaśnione w taki jak gdyby sposób, że książka niniejsza nie twierdzi, że geometria wielowymiarowa dowodzi istnienia rzeczy niewidzialnych. Możliwość istnienia czwartego wymiaru nie jest odpowiedzią na pytanie ateisty o naturę Boga, czy też wyjaśnieniem tajemnicy bytu dla kogoś zgłębiającego sens istnienia. Wartość tej książeczki polega raczej na tym, że za pomocą racjonalnych przesłanek jesteśmy skonfrontowani z możliwością istnienia nieznanych nam światów. W relacji z osobowym Bogiem argumenty naukowe nie mogą zająć miejsca wiary, ale wykorzystanie autorytetu nauki dla uzasadnienia faktu zwrócenia się ku rzeczom niewidzialnym będzie na pewno pomocne w obronie swojego stanowiska przez tych, co wierzą, a zarazem może trochę ostudzi gorliwość tych, którzy by tę wiarę najchętniej zepchnęli raz na zawsze w sferę projekcji ludzkiej wyobraźni i emocji. Taki jest opis tej książeczki, a ja przejdę do sedna, co tam odnośnie tego naszego punktu może się okazać przydatne. No więc jeżeli z psalmu 139 wiemy, że Bóg ogarnia mnie zewsząd i kładzie na mnie swoją rękę, widzi moje działanie i spoczynek za każdym razem, a w Dziejach Apostolskich 17:28 w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, to teraz jeżeli mamy do czynienia z naszą przestrzenią, to ona jest przestrzenią czterowymiarową, to znaczy szerokość, wysokość i głębokość i czas. Natomiast Bóg byłby w przestrzeni, albo inaczej poza tą przestrzenią, czyli byłaby to piąta, jak gdyby piąty wymiar. I ten piąty wymiar, przestrzeń pięciowymiarowa, wtedy jest nad zbiorem tej naszej przestrzeni czterowymiarowej, albo odwrotnie, nasza przestrzeń czterowymiarowa jest tylko pod zbiorem przestrzeni pięciowymiarowej. Dlatego na przykład przestrzeń czterowymiarowa nie mieści się w przestrzeni trójwymiarowej, a przestrzeń pięciowymiarowa nie mieści się w przestrzeni czterowymiarowej. Jednakże przenika ją w pełni. Ten stan rzeczy opisuje na przykład wypowiedź z Biblii z pierwszej Księgi Królewskiej 8:27. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Ciebie objąć. Jeżeli wyobrazimy sobie, tak jak właśnie Kajfosz w swojej książce chciał pomóc wyobrazić sobie ten problem, to wyobraźmy sobie świat płaszczaków. Płaszczaki, czyli stwory teoretycznie istniejące w przestrzeni dwuwymiarowej. One są płaszczakami, bo mają tylko dwa wymiary. Szerokość i wysokość. Nie mają tak zwanej głębokości. Tak jak my mamy, że coś jest szerokie, głębokie i wysokie. I teraz, jeżeli my jesteśmy trójwymiarowi, czyli my ludzie, tak, albo czterowymiarowi, bo jeszcze dochodzi wymiar czasu, to wtedy taki płaszczak dwuwymiarowy, on może się poruszać tylko w wymiarach szerokość i głębokość. Nie może się wspiąć na wysokość, podczas gdy my, będąc bardzo blisko tego płaszczaka, możemy w dowolny jego punkt włożyć coś, wyjąć, a on tego w ogóle nie zobaczy, bo on zobaczy tylko i wyłącznie coś, co się dzieje w tych dwóch wymiarach. A my możemy być bardzo blisko tego. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie taka próba pokazania, że nawet w fizyce
wielowymiarowej już mamy pewnego rodzaju wskazówkę. Choć nie odpowiedź. Odpowiedź jest zawsze w Słowie Bożym. Biblia uczy nas, że Bóg jak najbardziej jest, jest poza przestrzenią, bo to Bóg stworzył przestrzeń. Jest poza czasem, nie jest częścią czasu, bo On stworzył czas. I my jesteśmy takimi niewolnikami czterowymiarowej przestrzeni. Szerokość, wysokość, głębokość i czas, a Bóg nie jest niewolnikiem tej przestrzeni czterowymiarowej, w ogóle nie jest częścią przestrzeni, bo On stworzył przestrzeń. Zatem, gdzie jest Bóg? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że Bóg jest wszędzie. Wszędzie nam towarzyszy. Nic przed Nim nie ukryje się.